Hej kochani, z tej strony Magda. Dzisiaj mam dla Was aż 5 fajnych propozycji na zimowe domowe peelingi do ciała. Zapraszam na filmik! Taki domowy peeling robi się bardzo łatwo, o czym sami zaraz się przekonacie, a pachnie niesamowicie. I potrzeba do niego tylko kilku składników. Sami zobaczcie moich 5 propozycji i wybierzcie najlepszą dla siebie. To co, zaczynamy! Do miski wrzucam 2 kubki cukru białego, najlepiej gruboziarnistego i 3/4 kubka oleju kokosowego oraz opcjonalnie 3 krople witaminy E. I to będzie moja baza jeszcze na 2 kolejne peelingi. Dalej, aby zrobić różany peeling, dodaję 15 kropel olejku różanego i garść płatków róż. Wszystko dokładnie mieszam i przekładam do słoika. I gotowe! A jak pachnie! Ho, ho! 2. Aby zrobić relaksujący peeling lawendowy, do bazy dorzucam, podobnie jak w poprzednim, 15 kropel olejku lawendowego oraz tym razem garść lawendy. Wszystko mieszam i przekładam do słoika. Tadam! Peelingiem numer 3 będzie bardzo na czasie i dostępna zimą orzeźwiająca pomarańcza. Do zrobionej już bazy dorzucam 15 kropel olejku pomarańczowego oraz startą skórkę z 2 pomarańczy. Wszystko mieszam, przekładam i już! Prawda, że proste? 4. Do miski wrzuciłam pół kubka gruboziarnistego cukru trzcinowego oraz 1,5 kubka cukru białego. Dolałam 3/4 kubka oleju kokosowego i łyżeczkę oleju migdałowego. I to będzie nasza druga baza. Aby stworzyć peeling czekoladowo-miętowy, dodałam czubatą łyżkę kakao oraz 15 kropel olejku miętowego. Powiem Wam, że zapach niesamowity. Wszystko wymieszałam i przyłożyłam do słoika. Voila! I w ostatnim, 5 peelingu bazę mamy tą samą co poprzednią, czyli tą z cukrem trzcinowym. I do bazy dodaję 2 garście płatków owsianych oraz czubatą łyżeczkę cynamonu. Wszystko dokładnie ze sobą mieszam i przekładam do słoika. I gotowe! Na koniec jeszcze postanowiłam udekorować słoiki wstążkami, aby jeszcze bardziej cieszyły wzrok. Jeśli macie ochotę, można jeszcze dodać fajne naklejki z opisem zawartości słoika. Takie domowe peelingi w słoiczkach to również świetny pomysł na prezent. Obdarowana osoba na pewno będzie zachwycona. Przekonajcie się sami. No i który peeling Wam się najbardziej spodobał? Mnie najbardziej urzekł ten czekoladowo-miętowy oraz ten pomarańczowy. Ale co tu mówić, wszystkie są wspaniałe. No i dodatkowo wiem, co jest w środku. Okej, więc jeśli filmik Wam się spodobał, to wiecie co, dajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. A ja teraz się z Wami żegnam, do zobaczenia, buziaczki, pa pa! Oh, jest niesamowity, czekolada i mięta, to jest to. To co, pa pa! A i wesołych świąt, kochani!